me again. To znowu ja. Chyba nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Nie znajdę nikogo, kto zastąpi Lisę. Zrozumiałem, że nawet nie chcę. Ciesz się życiem. Bądź szczęśliwy. Uścisk, spadaj spocony skorupiaku. Wracamy do normalności. Mój ojciec mówił, że życie jest jak przejażdżka karuzelą. Ekscytująca, szybka i można się przejechać tylko raz. Jest super, a potem mamy już dość. Było blisko, jak złota rybka na dywanie. Myślałem, że obojętność to supermoc. A liczy się troskliwość, dobroć, pomaganie innym. To dopiero supermoc.